Do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz na cały okres edukacji przedszkolnej w danej placówce, to jest od 3 do 6 roku życia. W przypadku ubiegania się o miejsce w innym przedszkolu niż to, do którego uczęszcza wychowanek, dziecko bierze udział w naborze elektronicznym. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie 3 wybranych przez siebie przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych. Czas na rejestrację w systemie wniosków o przyjęcie dziecka oraz złożenie wymaganych dokumentów rodzice mają do 30 kwietnia. W tym roku w związku z pandemią rodzice nie będą musieli zanosić wniosków osobiście. Preferowane jest wysłanie skanu lub zdjęć dokumentów drogą mailową. Pozostanie także możliwość dostarczenia dokumentów w wersji papierowej w każdym przedszkolu i szkole podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne. Zostanie wystawiona urna, w której będzie można pozostawić dokumenty umieszczone w dużej kopercie. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 6 maja, a do 15 maja rodzice będą musieli potwierdzić wolę zapisu dziecka.